Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym Co ja czytam przedstawiam Wam kroniki Jakuba Wędrowicza, Andrzeja Pilipiuka. Bardzo długo wzbraniałam się przed Jakubem Wędrowiczem. Właściwie nie wiem dlaczego. Jest to... A może trochę wiem. Jest to duża część twórczości Andrzeja Pilipiuka i bałam się, że jak mi się nie spodoba, to nie spodoba mi się duża część jego twórczości. Dlatego no, miałam obawy, bałam się, że nie wciągnie mnie ten cykl. No i dzisiaj Wam powiem, czy tak się stało, czy nie. Głównym bohaterem jest Jakub Wędrowicz, alkoholik, który ma jakieś tam nadnaturalne zdolności, dosyć spore właściwie, ale jego alkoholizm po prostu, jego nawyk, jego miłość do picia bimbru zwłaszcza, jest na tyle silny, na tyle przesłania mu rzeczywistość, że no, ma pewne zdolności, ale nie wykorzystuje ich może w 100%. I przy okazji ma różne perypetie z tym związane. Pierwszą rzeczą, która mi się tutaj na myśl nasuwa, jest to, że osoby, które mają jakiekolwiek złe doświadczenia, czy traumatyczne doświadczenia z alkoholem, może nie powinny tego czytać, bo tutaj nasz główny bohater, zagorzały wręcz alkoholik, zawsze wychodzi obronną ręką z niektórych sytuacji. Mamy tutaj bardzo komiczną postać, ale jednak trzeba mieć dużo dystansu czytając to. Trzeba mieć naprawdę dużo, dużo dystansu i nie denerwować się na to, że przedstawione jest to w taki sposób, że właściwie nieszkodliwy, co tam, że ochlej morda. Niektóre z tych opowiadań przypominają mi wręcz skecze z Benny Hilla. Takie naprawdę komedie pomyłek i to w takich w widzie alkoholowym jeszcze. Okazuje się, że Jakub Wędrowicz naprawdę dobrze sobie radzi ze wszystkimi nadnaturalnymi rzeczami, duchami, zjawami, innymi wymiarami, które się pojawiają, mimo tego, że cały czas praktycznie nie trzeźwieje. I jest to naprawdę duża karykatura. Duża karykatura. Więc przede wszystkim nie można tej książki brać w żadnym stopniu poważnie, bo inaczej będziecie się denerwowali nie wiadomo na co. Po prostu to jest taka konwencja. Mamy alkusa, któremu wszystko uchodzi płazem, bo się gdzieś tam zatacza i strzelają do ludzi, zabijają ludzi. Naprawdę duża groteska bije z tych opowiadań. Dla mnie jest to chyba za bardzo oderwane od rzeczywistości, nawet jak na fantastykę. Lubię groteskę, ale może niekoniecznie chyba związaną z alkoholem. Jestem chyba jednym z niewielu ludzi, których alkoholowe ekscesy nie do końca śmieszą tak bardzo jak innych. I może to jest kwestia tego. Więc myślę, że po prostu musi to trafić w Wasze poczucie humoru. Jeżeli chodzi o to, jak jest napisane, to nie mam zastrzeżeń. Język jest w porządku. Pomysły też są w porządku, jeżeli chodzi o tą nadnaturalną stronę, fantastyczną stronę. Więc jeżeli kiedyś wpadnie mi jeszcze jakiś tom Jakuba Wędrowicza w ręce, to nie mówię, że nie przeczytam, ale myślę, że bardziej będę czekała na inne książki Andrzeja Pilipiuka. Dlatego polecam osobom, do których będzie trafiał taki rodzaj humoru. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.